Siemaneczko, nie robię z tej strony Buddy, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017 z Serenity Valley. Ze mną oczywiście jest mój najlepszy brat z Polski. Siemaneczko, siemaneczko, witam was wszystkich serdecznie z tej strony Jerek82. Tak, kochani. Tak, tak, to ja. Tak, tak. Jak widzicie, tutaj są na razie dwa pola skoszone jęczmienia. Tutaj Jerry walczy z tym najmniejszym polem. Jakieś krzyże robię, jakieś znaki na polu. No tu UFO przyleciało. Tak, no i jak mówiłem w poprzednim odcinku, bo powiedziałem wam, że wam pokażę, a nie pokazałem, więc pokażę wam dzisiaj, jakie nastały modernizacje na razie na mojej farmie, a oczywiście one jeszcze będą. Kochani, jak widzicie tutaj, teraz są szklarnie, ale szklarnie tu są tylko te, które dają mi grzybki. Tutaj akurat są cytryny, a tutaj są właśnie grzybki. Po trzy, także tutaj mam po trzy szklarnie. Druga lokalizacja, którą wam pokażę, będzie to lokalizacja tutaj koło tego pola. Zmieniłem lokum. Tutaj, jak widzicie, również na stanie jest już postawiony zbiornik na paliwo, do którego dostarczyłem 475 tysięcy litrów paliwa w razie W. No to wiadomo, tutaj mam moje whisky, tam mam fabrykę pustych beczek, tam, jak kochani widzicie w oddali, są cztery magazyny, poukładane już nam jest browar, whisky, rum, cola, tu mamy trzy fabryki coli, a tam jest półprodukt do coli, czyli te nasionka, powiedzmy coli, czy tam co tam, kawa, czy tam kofeina do coli jest produkowana. A tam, gdzie było, tak jak pamiętacie, tak wiele, wiele szklarni. Jak widzicie, tutaj się nic nie zmieniło, są te oryginalne do mleczarni, tam do wyrobów tych jogurtów, kefirów, są te szklarnie, bo one są tutaj na podstawce. Tutaj się nic nie zmieniło, te dwa do gnoju zostały, sady zostały, zbiornik z paliwem został, pan Mietek został, płot został, jedna lampa. Ale zmieniło się to, że powstały takie wielkie, wielkie szklarnie. Widzieliście już u Jerego, więc ja je dzisiaj uruchomię tylko. Także na pewno je widzieliście, kochani, jak one prosperują i tak dalej. Ale ja wam też pokażę u siebie na odcinku. Także do dzieła. Jeszcze zostały, widzicie tutaj ten półprodukt właśnie, co tam był. To też jest do coli tutaj. I tylko tutaj jest te szklarnie. Wszystkie te szklarnie, które tu były, to posprzedawałem. Posprzedawałem produkty, które z nich wytworzyłem. I tyle. No, a jestem w sklepie dlatego, że dzisiaj, kochani, będziemy robić coś specjalnego. A co będziemy robić? Będziemy robić... Co będziemy, bracie, robić? Nie wiem, co będziemy robić. Nic nie będziemy robić. Ja wiem, co będę robił. Ja to będę kosił dalej. Będziemy robić z wełny tkaninę. Będziemy robić, kochani, tkaninę.
Zakupiłeś wszystko? No, kupuję teraz te palety na tkaninę. Nie wiem, ile już mam tutaj tych kupionych palet. Muszę zaraz zobaczyć. To są, kochani, palety, które potrzebujemy na tkaninę. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Nie, chyba więcej. 9, no rzeczywiście. To jeszcze jedną. Tak. W ogóle nawet nie wiem, ile tam jest. Ogółem się tam mieści tych palet. A to kupię 20 w razie. A co to? 20, ja nie mogę. Masz tyle wełny, żeby to robić na 20? A, od przybytku głowa nie boli, a stelaże mogą zostać, to się nie popsuje. Metalowe w końcu. A jak coś, to się sprzeda na złom. Teraz płacisz takie grube hajsy, żeby później oddać za marne grosze? A tam. Ma się te miliony, nie? Ma się te miliony, właśnie. Dobra. O, dwie jeszcze zostaną. Mam załadowanego całego tira. Ciężarówkę. Ciężarówkę. I lecimy, kochani, lecimy. Widzicie, tu trzeba będzie jeszcze robić snopki. Ale to już w następnym odcinku. Albo poza odcinkiem. A raczej poza odcinkiem. Na razie daj skosić jedno pole. No, Jerry właśnie dokańcza pole, które zaczął w poprzednim odcinku, te najmniejsze. Zostało jeszcze jedno pole numer 18. Też takie małe? A to jest mniejsze pole, wiesz? To jest to też takie z tych mniejszych. A tu, za ulicą, za torami. Za ulicą, za torami właśnie. To tamto 18 to się nie równa tutaj do tego. No. No, kochani, byłem, że wybrałem tą stronę. No. Jak widzicie, tutaj już nie ma płotu, który był. Zostały tylko puste miejsca po fabrykach, ale za to powstała nowa fabryka i jest to fabryka, kochani, tkanin. Tu będziemy robić tkaninę z wełny. Także. Jakby komuś trzeba było na kalesony materiału czy coś, to. To wiecie gdzie? Do Badiego. Badi będzie miał materiały. Także, moi kochani, właśnie po to są te tutaj stelaże. Zaraz polecimy po wełnę. I pani Jolanta będzie produkować nam wełnę. A, Józka, już zwolniłeś, tak? To, nie, już takie. Widzicie, 16 tysięcy stelaży. Znaczy 16 tysięcy, no pokazuje, że jest. Nie wiem, ile jest maksymalnie. Zaraz zobaczę, ile na komputerku to pokazuje. Komputerek się już odpalił. Ale nie pokazuje mi. 16 tysięcy 60%. No to jeszcze by się zmieściło jakieś, nie wiem, 10 stelaży. Ile procent mówisz? 60% to jest 16 tysięcy, nie? Dobra. Jedziemy teraz, kochani, po wełnę. Wezmę wszystko to, co mam w magazynie i nie tylko. Jeszcze właśnie poza odcinkiem kupiłem 96 owiec. Dodatkowo do tego, co mam. I łącznie teraz moje zwierzątka, to mam 214 owieczek, 136 świń i 25 krów. Na bogato. Zwierzyniec się rozrasta na bogato. Także drażniło mnie troszkę, że tak mało wełny mi się robi. Więc stwierdziłem, że dokupię zwierzyniec. Zabierzemy. Okej.
Jedną paletę zostawię. Jeszcze mam trzy palety jakieś wełny. To je też zabiorę. Cyk, ok. Także widzicie, wełna załadowana. Zbieramy wełnę i polecimy. Polecimy. Także tkanina z pierwszego sortu, z owicek, Pierwszego tłuczenia to z pierwszego tłucenia, albo bez zabierzemy GMO. bez GMO. Zabierzemy jeszcze te, a to jedna tylko. A dobra, to jedna niech zostanie, bo to nie wiadomo, może owieczki postrajkują czy coś. A ja po prostu nie będę miał wełny. Także jedziemy teraz z wełną. Jebali, coś ty zrobił tu za pole, bo ja kurde jeżdżę w kółko i końca nie widać. Bo to jest takie pole, kurde, wiesz, Never superanckie, hard. level hard. Nie, to jest pole tempo, ty łzy. Kurde, pracownika za, nie można po, ten wynająć, a ja bym tu zrobił sztuczkę magiczkę. Po drugiej Kask. stronie fajne jeziorko takie sobie gdzieś tam. A tu Pensjonacik, dupa. te sprawy. A tu ząg. GPS-y włączone. Tu jeszcze nad głową latają jakieś drony jego. No nie. A tu trzeba pracować. Niestety. A najgorzej, że ty nie widać końca tej pracy, no. No ale cóż. Dobra. Jak mus mus, nie? Nikt nie Jak? mówi, że będzie Tak, łatwo. nikt nie mówił, że będzie łatwo właśnie. Dobra. Także zostawiamy sobie tutaj fabrykę tkanin. No co, kochani, jak widzicie, fabryka tkanin dużo nie trzeba, potrzebuje tylko wełny z owicek i tych metalowych stelaży. I to wszystko. Nic więcej nie trzeba. Jednego barana. No, jednego Chyba barana. jeszcze. Żeby tego dopilnował wszystkiego. I zobaczcie, mamy 23 290 wełny, to jest 23%. To już się Czyli zrobiło, czy nie? nie, to jest to wełna, co ja przywiozłem, wiesz? Aha. Także to na razie zostawiam, kochani. Zostawiam tutaj również tego mana. Albo nie, mana nie mogę zostawić, bo przecież muszę wziąć, dowieść i paliwo do z karnistrów do trzech nowych szklarni, ponieważ tamte szklarnie, kochani, nie działają tak jak normalne szklarnie, że po prostu dostarczamy jakieś tam wodę, gnój i działa. Te szklarnie działają tylko dlatego, że musimy dostarczyć im paliwo. Jest agregat, który Znaczy może inaczej, system nawadniający tak jest potrzebuje skonstruowany tak, że po prostu musi być silnik, który wprowadza coś w ruch. w ruch, tak. I to jest właśnie I potrzebne mało tego paliwo. jest, tam naprawdę system nawadniający, który z góry cieknie normalnie woda, gdzie to jest widoczne. Tak. A nie to Tak. jak w innych szklarniach normalnych, że zasypujesz wszystko i nic się nie dzieje, tylko się pojawiają gotowe produkty już, nie? Także jak widzicie, tutaj mamy fuel palet, czyli kupujemy. No, nie jest to tanie. No, możecie się zastanawiać, dlaczego, skoro mam własne paliwo. No, niestety, tutaj nie jest tak łatwo. Tu potrzeba właśnie benzyny, powiedzmy, o.
A nie To ropy. nie bio. Nie bio, tylko. Ta szklarnia nie jest na bio. Ta szklarnia jest na kurde PB98. To na bogato lecisz, ty ten. Ołowiowa. Na bogato, jeszcze 98-oktanową. Kurwa, co tam? Kto bogatemu zabroni? No tak, jak się bawić, to się bawić, nie? Tak. To już po całości, a nie tam jakieś popierdółki. I zobaczcie, widzicie, tutaj mamy takie specjalne 20-litrowe karnistry w paletach. Nie jeden by mi zazdrościł. Nie jeden by zazdrościł. No zobaczcie, Jerry tam w kowbajnie, widzę, porobił sobie mniejsze pola, żeby kudę lepiej mu robota szła. Żebym przynajmniej widział, że coś kończę, bo tak to jeżdżę, nie widzę tego końca. Tak to przynajmniej widzę, że chociaż jeden kawałek jakiś dobiega końca. Mniejszy, większy, ale... Mniejszy, ale większy. Widać, ale widać, ale widać efekt, tak. A tak jakbym widział ciągle żółty, kurde, to ten jęczmień, to bym... Ja już fiołka dostaję, kurde, no ale... Także to tak to przynajmniej widać. Jedziemy, dostarczymy benzynę. Także dostarczymy benzynę. Benzynę, bę, albo nie bę. Albo nie bę, albo bę. Albo bę, albo nie bę. Znaczy ja uruchomię tylko jedną na razie, kochani, po prostu, żeby wam pokazać. A poza odcinkiem będę uruchamiał kolejną, więc... Znaczy uruchomię wszystkie trzy, tak? A do tej jednej dostarczyłeś wszystko, czy nie? Czy tylko nie, benzynę? Na razie dostarczam benzynę. Benzynę. Benzynę dostarczam, tylko. Ale co, jak co, szklarnia jest godna polecenia. Tak. To jest ta szklarnia, o której właśnie Jerry też mówił, wujka Bohuna na odcinku. Także. Sami ją testowaliśmy. Działa, zaje fajnie. Działa, zaje fajnie. To jest raz, a po drugie, kochani. Zobaczmy, ile tu benzyny wchodzi. 4000 albo 2000. Ile jest na palecie? 2000 jest na palecie. To jedna paleta wchodzi tylko. No to trochę dużo zakupiłem tej benzyny, ale to nic. Ty za palę zakupiłeś? Kurde, ja kupiłem całego tira palet, nie? Gratuluję. Będziesz miał na później. Tak. Jak ci braknie, to sobie podkręcisz tam do kombajna dolejesz. No, chyba raczej nie, bo to by było. To przepali wszystko. Mój znajomy ostatnio właśnie tak zrobił. Pojechał sobie na tego, na stację i nie wiadomo o czym on myślał. Podjechał pod dystrybutor i do diesla zatankował 20 litrów benzyny. O masakra. To tak nie zaciekawie, kurde, ci powiem. Ja wiem. Nie zaciekawie, jaki nie. Zaczął mu tam chrumkać, brzdąkać, no to go wyłączył, nie? Zadzwonił po mnie, ja przyjechałem. Bańki na stację benzynową. Diesla tego lepszejszego, wysokooktanowego. Do pełna. I działa. Przemieliło. Ale byłoby na odwrót, jakbyś do benzyny diesla nalał, nie? No. No to co, to by no suszenie zbiornika, nie? Wytankowanie i do widzenia.
Bo to inaczej by się nie dało. Niestety. Tak jak do diesla trochę benzyny, to tam diesel wszystko przepali. Tak, diesel wszystko zeżre. Nawet olej rzepakowy. Dobra, tu zostawię resztę benzyny. I przyczepę. A pojadę po beczkę i pojadę po wodę, kochani. Kurde, buddy, jedno pole będzie prawie zaraz skończone. Bardzo się cieszę. No, a z. Prawie. Ale wiesz, że prawie robi wielką różnicę. No. Tak, o, z pola numer 10, kochani, miałem 100 parę tysięcy. 100 parę tysięcy pszenicy. Jęczmienia, przepraszam. A z drugiego miałem 175 tysięcy jęczmienia. Zostaje jeszcze pole numer 18 i pole numer połączone, te największe, pole gigant. Także. Trochę tego będzie. Nie powiem, że nie. Ale też jakby nie patrzeć, to trzeba się trochę, kurde, namęczyć. Nie wiem, czy wiecie, ale ja już na przykład tutaj drugą godzinę jeżdżę w to i z powrotem. I to wcale nie jeżdżę wolno, bo jeżdżę 20 na godzinę, nie? Żaden kombajn tak naprawdę nie jeździ 20 na godzinę podczas Tak, żniw. tylko Ten. 15 maksymalnie. Tak, ten jest z modyfikacji i jeżdżę non-stop, kurde, prawie A co niektóre drugą godzinę. kombajny, kochani, w grze jeżdżą 9 na godzinę. No właśnie. Dobrze, ja sobie pojadę po wodę jeszcze. Teraz cały świat bardziej zobaczy, jak ty się znęcasz nade mną. Jak znęcam? Sam wybrałeś sobie to pole. Ja ci kazałem wziąć pole. Chciałeś ze słupami albo bez? Bez były dwa. Bo jedno zaczęliśmy wspólnie, czyli pole numer 10. No. No. A że se ty sam wybrał. Ja ci nie kazałem iść na tego giganta. Mogłeś sobie wybrać Dobra, dobra. pole Później numer. by było biodolenie. Znowu nie poszedł. Znowu sam muszę kosić. Masz. Czy ja kiedyś tak powiedziałem? Za każdym razem. Ale mina co, buddy? To jakieś pomówienia. Aha, jasne. No to jeszcze za karę mijak Myślałbyś. zrobiłeś, nie? To kilka tam mijaków jest O. takich drobnych, ale to tylko dlatego, że tam momentami gdzieś mi przylażyło i odskoczyło na bok. To chyba ja ci przywitałem wtedy tym z grzewkami. To właśnie ta sól wokół właśnie tak mnie, kurde, teraz mi. Nie mogę teraz tak patrzeć i czasem mnie tam rzuca na boki. Wokół. To czekaj, tam koło mnie przed domem są lekarstwa, wybierz sobie, nie? Tylko się nie utóp. Nie, to później. Ty, Później ale przemyję. słuchaj, bo jeszcze jest taka jedna sprawa, nie? Takie wielka kupa kartofli, to trzeba je obrać, nie? Spoko, na obiad będzie na jutro. Nie ma No. problemu. Po wojskowemu. Nie na kwadrat, kurde. Kwadrat. W talarki poproszę. Co, na frytki może jeszcze ci przerobić, co? Oczywiście, no ja bym się wcale nie pogniewał. Jeszcze to nie będzie problemu, to jest chwila, moment i poko. Tak jak było w tym dowcipie, Amerykanie i Rosjanie się przechwalali, którzy zrobią co lepszego. A to nie słyszałem. Nie słyszałeś? Nie słyszałem.
No to wy, my Amerykanie, wymyśleli obieraczkę do ziemniaków taką, nie? No to zawołali całą tam, wszystkich zawołali i pyk, kilogram ziemniaków do maszynki, na guzik, bzyk, 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 powarczało, pokurczało, kurde, za chwilę kilogram ziemniaków cały wychodzi obrany, nie? Mhm. Kurde, ruskie mówią sobie, no ja pierdzielę, to tak nie może być, żeby Amerykanie od nas byli lepsi, nie? To my też wymyślimy. Większą, lepszą. No i wymyślili, zawołali Amerykanów. Zawołali Amerykanów na kasz cały oczywiście. To już oni nie kilogram, tylko cały worek ziemniaków. Takie trochę większe jak lodów maszyna. Sypali tam worek ziemniaków. Tam pomruczało, coś powarczało. Za chwilę się wysypują wszystko brane ziemniaki, nie? No kurde. To Amerykanie znowu na ten, że nie mogą być gorsi, no to znowu wymyślili, wiesz, jeszcze większą taką maszynę i podjechała tam ciężarówka, mała ciężarówka, wysypała tam, kurde, wiesz, całą taką swoją wywrotkę tych ziemniaków, tam oczywiście powarczało, poburczało i się wysypały obrane ziemniaki. No to ruskie w złości, kurde, no nie, no wybudujemy wielką, największą, jaką może być, nie? Wybudowali maszynę wielkości, kurde, prawie szkoły. Podjeżdża jedna ciężarówka, wysypuje ziemniaki. Druga przyjeżdża ciężarówka, wysypuje ziemniaki. Trzecia przyjeżdża ciężarówka, wysypuje ziemniaki. I nagle maszyna tam burczy, wrzęczy, warczy. I wychodzi z Angiew. Ja pierdolę, takie obieranie. Wanie zasypało mnie tam, już nie zobaczyli. Tak samo tutaj u ciebie może być, nie? No, ja mogę cię zasypać, bo mam 5 750 000 ziemniaków. Nie. Ja też ziemniaków nie potrzebuję. Ja mam buraki. Pakowane ładnie w te plety. Z czego 5 milionów mam w magazynie, a 750 tysięcy na kupie. Nie, ja mam buraki, już dla mnie starczy tego. Nie wiem, co za dureń wymyślił pakować je w palety, no ale... Czekaj, kto to będzie? To chyba panda był, nie? Nie wiem kto. Nie wnikam. Czekaj. Ale spakowane to spakowane. Tak, panda ładnie chyba. Spakowane. Panda albo bandzier. Nie mam pojęcia, też teraz w tym momencie nieważne, nie? W każdym razie się męczyłem z ustawianiem tego gówna. I to był pierwszy i ostatni raz, jak ja w ogóle pakowałem cokolwiek w plety. Wiesz, jeszcze to miałoby sens, jakby to było tak, że jak se takie coś robisz, to że później można takie coś sprzedać jeszcze. Nie, no możesz sprzedać w betach. Można w betach sprzedać? No pewnie, no pewnie, że można. Nie, no ja nie sprzedawałem jeszcze, bo ja sobie to zostawiłem, to wiesz, mnie to było wszystko robione pod świnie, nie? No, no. Jedno pole sobie takie zrobiłem duże, żeby mi to starczyło na kilka wiosen. Ja tam tego sprzedawać na razie nie zamierzam. Nie tu będzie, niech się rozmnażają na burokach. A co im będę żałował? Dobiję do 1000 i dopiero może coś tam zacznę sprzedawać. Taki był plan na początku jeszcze, jak żeśmy zaczynali, bardziej nie wiem czy pamiętasz, na tym na Gold Crescie. No. Dobić do 1000 krów, 1000 świni, 1000 owiec. No to chwilę można. No świnie to tam szybko raczej będą, ale... Ale krowy nie. Krowy i owce to tak niekoniecznie szybko. Powiem ci, że krowy i owce to nie, ale... Ale można kupić szybko, nie? No. Teoretycznie tak. W praktyce niekoniecznie. No w praktyce niekoniecznie. Co tutaj muszę dostarczyć? Kurde, jeszcze kartony i puste palety. Otwieram domy. Zapomniałem i o tym. I obornik. Obornik, no. I obornik albo... Co tam było? Albo kompost. Drugie jak to? Kompost. No, albo kompost, no. No.
Także kochani, to te nowe szklarnie zobaczycie w następnym odcinku, bo muszę wyprodukować kartonowe pudełka. Całkowicie wypadły mi to z głowy. Puste palety mam. A nie masz zrobionych? Nie mam. W tej nowej tej. No, muszę. W tartaku, w tartaku tym dużym. Tym nowym, no. Właśnie muszę zrobić. No ale to widzicie. Ja wam pokażę to po prostu. Po prostu w następnym odcinku, jak już uszykuję wszystko, zatankuję. Czyli jednym słowem można powiedzieć, Bady, się nie przygotowałeś. No nie przygotowałem się, bo zapomniałem po prostu o tych. Ale zdarza się po prostu. Dałeś ciała. Dałem ciała. Ale zobaczcie, ładnie grządki porobiłem, bo ziemia jest ładnie wyrównana. Tu macie te spryskiwacze. 3 dni z motyką chodził i kopał, widziałem. Tak, 3 dni z motyką. Ale to, kochani, chyba się nie pogniewacie przy takich wielkich u mnie hektarach oraz, kurde, hektarach i tylu firmach. Nie można mieć wszystkiego pod tym, nie? No mój brat z Polski raz kiedyś przyjeżdża, wiesz, wiecie. On tam pilnuje tylko alkoholu, znaczy tego, tej wytwórni tam napojów. Jak się szybko poprawia. Jak się szybko poprawił, no. Zaraz wam pokażę. Były całe palety przed domem, zanim mój brat przyjechał. Zaraz zobaczycie. Dobrze powiedziałeś, że były. Były. Były, no. Właśnie, były. A to jest modernizacja tartaku, jak widzicie. To jest taki większy tartak i do wyrobu płyt piliśniowych albo płyt wiórowych, jak to woli. Ale to też pokażę później. Nie można pokazywać za dużo też. A ja teraz pojadę po prostu pokazać wam, kochani, czy się wyprodukowały już pierwsze tkaniny. O, jak już się wyprodukowały, to wała, ja też idę. Spoko. Ja też idę patrzeć. Idziesz patrzeć? Idę patrzeć jak nic. Bo ja, u mnie się nie doczekało produkcji. Także. Chociaż wiem, jak to działa, wiem, jak to wygląda, ale się nie doczekało produkcji. Ule, gonga jeszcze trzasnęłam. Jeszcze nie ma, ale to nic, przyspieszymy czas. Ani sztuki? No, ani sztuki. Na razie pani Halina nie uszyła nic, tylko ten. Wystawiła stelaż, wiesz? O, duże zapotrzebowanie soja, na soję. Soja, o, panie, soja. U mnie jest soją słabo. Mówisz, nie pykło ci z soją. No, bo jeszcze soi nie tegowałem. O, widzicie tutaj już, to jest trawa. Tutaj ładnie zapełniona magazyn trawy. Także tu jeszcze będę musiał przejechać walcem, żeby ładnie było takie zielone jak tutaj. Bo to zostały pozostałości po budynkach. Oczywiście szerszeń. Te żółte małe coś? Tak, te żółte małe coś. Szerszeń musi być. Weź go oddaj na złom, ja ci mówiłem. Nie, szerszeń zostanie. Albo daj mi go do naprawy, ja ci go tam trochę podrasuję. No. I zobaczcie, kochani, tak wygląda paleta. Masz już? Tak, tkanin. Mamy kolorowe tkaniny, niebieską, żółtą, białą, czerwoną. Także ładnie to wygląda. Na palecie mieści się 5000. A bodajże, jak chcemy sprzedać. Czekaj, idę ja, koko, jumbo. To tkaninę. Jest. Ole. To tkaninę, kochanie. Ole. Tkaninę, kochanie, mamy.
Muszę zerknąć, tu jest. No, nie wiesz, po ile masz tkaninę? Moment jeszcze. Najpierw trzeba ją znaleźć, nie? No jest na końcu prawie, że. Na razie Panie jest kolego, tkanina. za kawałek tkaniny, kochani, zapłacimy 4770 za tonę. Za co? Za tonę. Ile? Za 1000. Ale za ile? Jeszcze raz powiedz. 4770. Panie kolego, to są płyty wiórowe. A, To, co ty o, patrzysz. tak? A chciałem ci powiedzieć, że za tkaninę ty nie zapcisz, nie dostaniesz nic. Wiesz dlaczego? Bo w twoim mieście nie ma skupu, gdzie to kupują. Ty skupu nie dałem? Nie dałeś skupu i nie masz ceny właśnie, panie kolego. A, zaraz zobaczymy skup. I no. Skup, Nie skup, skup. dałeś nigdzie skupu, pierdoło. Skup, 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 skup. Zaraz szukamy skupa. Tego tak patrzę, kurde, co on, kurde, gdzie on skup ten, co on chce sprzedać, jak skupu nie ma. Właśnie. Zaradamy i skupa. Czy to od razu się wbije, ale powinno być chyba, nie? Powinna się bić. Powinna, nie musi, to wiesz, jak jest z tymi skupami. Właśnie, ale to gdzieś było. Fabric City, nie, czekaj, gdzie to było, to nie Nie, fabryka. spokojnie. A już postawiłeś, czy nie? No, zaraz sobie dostawę. Zaraz będziesz stawiał. Ciach. Poszło. Poszło. Aha. Tego. To nie ma. Czyli wiesz co, trzeba będzie, będziesz musiał chyba od nowa ten zresetować. Zresetować, no. Prawdopodobnie grę. O, zapiszę, wyjdę. No, bo to musi się dodać. No. A chociaż dobry dałeś? Tak, to jest od tych. Także, o, widzicie, tutaj jest stelaż, który przywiozłem. Gdzie postawiłeś sklep? No, w mieście. Tam, gdzie browar, tylko w rogu. Ty, ja Windy przecież... City, czekaj, Cell Grape, gdzie to było? MK Ankauft, chyba? Połanki? Zaraz ci powiem. Nie, kołanki. Sklep jest tutaj browar jest Fabric tutaj. City. Jak masz browar, nie? To tu jest No. ta Anna May Barclay, to tutaj jest skup. Masz tam Ankauf, no właśnie to jest to. Co mówię? Jak wjedziesz, to zaraz na prawo, nie? MK Ankauf. No właśnie o tym mówię. Respoletyn Aukon. Ale nie ma tego jeszcze. Czekaj, masz w tym, w dżungli masz ten. Tom. Do dżungli mnie wysyła. Nie, to czekaj, ci do sklepu przeteguję naczepę tą samozbierającą. A do czego mi ona potrzebna? Weźmiesz tą jedną paletę i zawieziesz do skupu. Zobaczymy. Aha. Jedź do sklepu. To ja mogłem, kurde, sobie pojechać moim super magicznym sprzętem. No weź tam, ten masz przecież tego czerwonego, nie? Tatrę masz tam. Przyjedź Tatrą. A jedź pan gdzieś, kurde. I zaraz Mnie tu zobacz. jakimiś Zaraz zobaczymy. tatrami mnie tu będzie jakimiś Zaraz straszył. zobaczymy, ile kosztuje. 5000 tkaniny. Ja se Było kiedyś pojadę. po 13 chyba, czy tam po ileś, nie? Ja se pojadę szerszeniem. No. Szerszeń pana prezesa.
Weź go wyrzuć. Dlaczego? Ja ci mówiłem, weź go wyrzuć. No jedyna pamiątka już po dziadku, nie? Oddaj go na żyletki. Jedyna pamiątka po dziadku, bo to jedyna już została pamiątka. Były Ursusy, Brony. Oddaj go na żyletki, ja cię mówię. Kupisz sobie coś lepszego, nowszego. Mówisz? No pewnie. Jak gdzie tam jest wjazd? A, tu jest wjazd od dołu. Tak. No, oba są wjazdy. Za świniami, dobra, już wiem. A gdzie ty pojechał? Tu jadę, spoko, majonez, tędyk. Naokoło. Relax, takie easy. Nie wiem, czy tak naokoło. Tak nie do końca naokoło. No, jedzie. No. Wziął swojego szerszenia. A jak? Tylko jak to teraz nadziać? Jak to się nadziewało? Do góry trochę, bo tam masz takie te... na widły, te by. Nie lizie do góry, panie. To nie tu się łapie, bo to się z drugiej mańki łapie, ty. Panie kolego, żeś mnie na minę wysterował. No to jest, mówiłem ci, to ty nie słuchasz. Wzdłuż, a nie w powszech. Do góry. A ci weszło, co? Tak trochę dziwnie to, ale dobra, niech będzie. Trochę dziwnie, no. Dobra, jedziemy. Jadę, tylko nie szalej, żeby to mnie nie spadło. No, ja tam nie będę szarżował. Opa, jeszcze mnie tu na wstecznym. Je, butwaj noga, co on tu odwala, haliera. Zapatrzałem się. Na co ty się zapatrzał? Tu na Caroline? Caroline. Ale mnie zblokował, nie? Dziadyga. Do bydle, nie? Myślał, że ja w płot wjadę. Patrzaj. Tu? No. Nie, tu tam dalej. Tu. Patrzysz? Patrzę. Patrzysz, to patrzaj. Chyba tu. Ty, to nie tu. Ja pierdzielę. Buddy, a się ty przestworzy. To tutaj. Jak mnie na minę wysterować po raz drugi, no. What? Dobra, będziemy jechać. Ale leci, widzicie, leci Kasiurka i zaraz wam powiemy, ile dostaliśmy za, tak, za 5 rolki tysięcy. Znikają. Rolki znikają. Znikły. 3. 4. No, ile? Poczekaj, kasa jeszcze leci. A za ten, za poletę jeszcze. 66 514. Ile? 66 514. O chłopie. Czyli teraz podzielić to przez 5, to wyjdzie po 7000 tysiąc? 66, ile ty mówisz? 66 66 514. 514 podzielić na 5, to wychodzi po 13 302.
No, nie wiem, 1000 metrów albo nie, tkaniny, no. Także, kochani, my się będziemy tym miłym akcentem z wami żegnać. Widzieliście fabrykę tkanin, no, oczywiście początek uruchamiania dużych szklarni, ale to jak będę uruchamiał duże szklarnie, to też wam po prostu pokażę na odcinku albo poza nim. Zobaczymy, jak to będzie. Ja do was zapraszam również do grupy Ziemni sobie, do kanału Jerego. Tam wbijajcie mu suby jak najwięcej. Chyba słów. Do miliona. Do miliona. Do miliona. Milion dawno przekroczony. Na milion już dawno przekroczony. To żeby miał ten diamentowy guzik od ojca Rydzyka. Znaczy tego, no, YouTube'a, nie? Od ojca Tadzika. Jeszcze raz wam przypominam, sekcja komentarzy należy do was. Na Q&A piszcie również pytania z dopiskiem QA albo Q&A, jak kto woli. No i co? Polecajcie kanał mój, Jerego, innych chłopaków z grupy Ziemni sobie. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa. Hej, hej, na razie, ho.